4 na 5 Ukraińców wraca do kraju, lub przynajmniej planuje to w niedalekiej przyszłości. A następnie, tak w ramach ciekawostki, przyjrzymy się mitowi, który panował na świecie, jeśli chodzi o sól. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie, idąc za Waszymi komentarzami. Dziś odcinek będzie nieco luźniejszy, a już na pewno ten drugi temat ciekawostkowy, no bo ostatnio dużo komentarzy się pojawia, że my cały czas gadamy o tym, co jest złe, co jest takie niepokojące. No niestety, obecnie nie żyjemy w zbyt pewnych czasach, ale są również oczywiście informacje, choć jest ich mniej i ciężej się przebijają przez gąszcz tych negatywnych informacji, są też informacje pozytywne. No i takie postaraliśmy się Wam przygotować na dziś, dlatego jeżeli na to liczyliście, ja się domyślam, że pewnie nie będzie to się spotykało z takim wynikiem klikalności, co te, które obecnie najbardziej interesują ludzi, ale jeżeli właśnie na coś takiego liczyliście jak dzisiaj, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli będzie jakiś rekordzik tych łapek, no to może częściej będziemy poruszali te pozytywne newsy, no bo oczywiście i takie byłyby w dzisiejszych czasach przydatne. Dzięki serdeczne, pamiętajcie, łapka w górę, jak taki format Wam się podoba, a my lecimy z pierwszym tematem. Wbrew pozorom, autobusy jadące z Katowic za wschodnią granicę wcale nie były dzisiaj puste. Ja już 3 lata był tam na wojnie, wcześniej. Coraz więcej ludzi i samochodów można zobaczyć na ulicach Kijowa. Półki supermarketów są uzupełniane, zakłady fryzjerskie, kawiarnie i restauracje są ponownie otwarte. Nasze mieszkanie w Kijowie pozostało nietknięte i dla mnie nadszedł już czas, by chwycić za broń lub pomoc w odbudowie, mówi Andrii. Według sondażu Kijowskiego Centrum Studiów Gospodarczych i Politycznych 79% Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju, chce wrócić. Każdego dnia do Kijowa wracają już setki osób. Jednym z nich jest 40-letni Andrii, który we wtorek przyjechał autobusem z Polski do Kijowa. Tłumaczy, że w dniu rozpoczęcia bombardowania postanowił zabrać żonę i dwójkę dzieci w bezpieczne miejsce. W pobliżu jednego z najbardziej ekskluzywnych supermarketów w Kijowie parking jest znowu pełen samochodów, a wszystkie stoliki w sąsiedniej restauracji są zajęte. Wiele osób, które opuściły stolicę Ukrainy, gdy pod koniec lutego rozpoczęły się rosyjskie bombardowania, teraz powoli wraca do swoich domów. Nawet jeśli władze miasta ostrzegają, że zagrożenie militarne wciąż obowiązuje. Niemniej na ulicach jest więcej ludzi. Ponownie otwarto sklepy, kawiarnie, restauracje i salony fryzjerskie. I nawet jeśli szkoły nie otwierają swoich klas, lekcje zaczynają się od nowa. Władze miasta twierdzą, że 90% dzieci w wieku szkolnym będzie uczyć się zdalnie. Organizacja wolontariacka zajmująca się ewakuacją ludności cywilnej z Kijowa poinformowała, że każdego dnia do Kijowa wracają już setki osób. Andrii cieszy się, że nie musi wydawać pieniędzy na taksówkę, aby wrócić do domu. We wtorek główne węzły przesiadkowe metra znów były w pełni sprawne. Po wybuchu wojny służyły jako schrony przeciwlotnicze i pociągi już tam nie zatrzymywały. Jak podają władze miasta, wróciło do eksploatacji 150 autobusów i ponad 30 tramwajów. Taksówki pobierają teraz takie same opłaty jak przed wybuchem wojny. Liczba samochodów na ulicach Kijowa również znacznie wzrosła. Jednak teraz korki tworzą się na przejściach i drogach dojazdowych do mostów na Dnieprze, gdzie sprawdzane są dokumenty kierowców i pasażerów. Puste półki w kijowskich supermarketach zaczęły się ponownie zapełniać już pod koniec marca. Z jednej strony gromadzenie się skończyło, z drugiej strony normalne ukraińskie towary przemysłowe, od słodyczy po świeże mięso i produkty mleczne, zaczęły pojawiać się ponownie obok w większości zagranicznych produktów przywiezionych przez konwoje humanitarne. Każdego dnia władze ogłaszają, gdzie w całym mieście odbywają się małe targi rolnicze i gdzie można kupić ziemniaki, warzywa i inne artykuły spożywcze. Dla rolników droga do miasta jest jednak często trudna. Potrzebujesz 2 godzin, aby dostać się z lewego brzegu na prawy z powodu postojów na mostach i wielu punktach kontrolnych. Już mieliśmy wyruszyć, gdy zaczęły rozlegać się syreny przeciwlotnicze, a więc musiałem znowu zawrócić, powiedział rolnik, który w centrum Kijowa rozstawił stragan. W zeszłym tygodniu liczba alarmów przeciwlotniczych zaczęła spadać, zanim wojska rosyjskie wycofały się z rejonu Kijowa. Mniej było też wystrzałów z walk ulicznych z rosyjskimi dywersantami. Tylko mieszkańcy niektórych peryferyjnych regionów wciąż słyszeli wiele strzałów. Nie z powodu walk, ale dlatego, że lokalne siły obronne Kijowa ćwiczyły w pobliskich lasach. Wielu ludzi z małych firm również wraca do pracy. Władze miasta twierdzą, że od początku kwietnia otwarto ponad 760 sklepów spożywczych, 400 restauracji i ponad 440 stacji benzynowych. Na centralnej stacji metra, która służyła jako
jako schron przeciwlotniczy, w dawnej tajskiej restauracji urządzono kuchnię stołową. Tutaj przygotowane są ciepłe posiłki dla członków sił obronnych oraz osób szukających schronienia pod ziemią, gdy zabrzmią syreny przeciwlotnicze. Nasz rekord to 510 posiłków dziennie. Gotujemy barszcz, zupę i owsiankę. Lokalni rolnicy przynoszą nam składniki. Wypowiada się pracujący tam kucharz. Przejechać przez granicę się da, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile taka podróż potrwa. "79% osób to naprawdę bardzo dużo. To jest 4 osoby na każde 5, które obecnie uciekło z Ukrainy. Więc było to dość do przewidzenia. Być może nie za bardzo, kiedy nam się cały czas mówi, że jest tam na Ukrainie skrajnie niebezpiecznie, że to, co się tam dzieje, to w ogóle ciężko tam jakkolwiek przeżyć, przynajmniej każdy dzień, bo wiecie, ludzie siedzą w schronach, jeśli siedzą w swoich mieszkaniach, to nigdy nie wiedzą, co ich czeka. Jednak się okazuje, że jeśli prześledzicie sobie odchodzenie z tego świata cywili, to nie są to jakieś zatrważające liczby, nie? Ile do tej pory było? Kilka tysięcy? Nawet nie kilkanaście. To są oficjalne ukraińskie statystyki. Ile jest naprawdę? Możemy się domyślać, że jest tego znacznie, znacznie mniej, bo każde zawyżanie tej konkretnej statystyki działa na niekorzyść Rosji. Jak przejrzycie sobie rosyjskie doniesienia, to tam będziecie mieli dużo niższe statystyki. A jeśli już jakieś są, to oczywiście oni oskarżają to tę drugą stronę, tę ukraińską stronę. No a kiedy nagle przyszła nam taka wielka fala tych ludzi, którzy tutaj potrzebują zaopiekowania, to my zwyczajnie nie mamy aż takich możliwości zaopiekowania się nimi, bo w jaki sposób nasz rynek pracy, nasz rynek mieszkaniowy nie był do tego przygotowany. Cały rynek pracy działa na tej zasadzie, że zarówno miejsca pracy, jak i osoby, które chcą jakieś zatrudnienie podjąć, są mniej więcej ze sobą skorelowane. Te liczby są ze sobą skorelowane i jest tego mniej więcej podobne. Są podobne różnice na tej płaszczyźnie za każdym razem, ponieważ pracodawcy też myślą o tym właśnie w taki sposób, czy będziemy mieli kogoś chętnego do pracy. Nagle, kiedy pojawia się tych osób bardzo, bardzo dużo i to oni mogą zastępować część siły roboczej, która obecnie jest w Polsce, to nie mamy aż takich dużych możliwości, żeby wszystkich tych ludzi zatrudnić. Kiedy okazuje się, że przykładowo Polakowi płaciłeś 500 zł więcej niż chciałby Ukrainiec na podstawowym stanowisku, gdzie tak naprawdę nawet język nie jest istotny i każdy takiego Polaka może zastąpić, to zaczynasz zastępować go tymi Ukraińcami, co jest dość naturalne z perspektywy prowadzenia prywatnego biznesu. A co za tym idzie? Tutaj rodzą się jakieś konflikty, tu się rodzą jakieś niejasności, więc też aż tak przyjemnie się tu nie żyje. Już nie mówiąc właśnie o mieszkaniówce, gdzie realnie teraz ciężko jest znaleźć Ukraińcom mieszkanie, bo tu nie tylko chodzi o to, bo już sam fakt, że nie ma tych mieszkań na tyle, żeby każdemu je załatwić, bo ofert na mieszkania jeszcze bezpośrednio przed kryzysem uchodźczym było na OLX-ie kilkanaście tysięcy w całej Polsce na wynajem, a nagle mamy kilkaset tysięcy, nawet do ponad miliona osób, które szukają tych mieszkań. Powiedzmy, że nawet to są 4 osoby na jedno mieszkanie, to w dalszym ciągu mamy przynajmniej 100 tysięcy do nawet pół miliona mieszkań, zapotrzebowanie na mieszkania. Problem będzie, kiedy nagle się okaże, że już się okazuje, że deweloperka przyspieszy, bo jest przygotowana na to, pewnie duża część Ukraińców zostanie. I co, kiedy nagle te osoby, dla których teraz potencjalnie buduje się to nowe mieszkanie, jednak nie zostaną, tylko wrócą do siebie. Dla nas, dla klientów indywidualnych, dla osób, które będą wynajmować od kogoś mieszkanie lub chcą kupić mieszkanie, będzie to jak najbardziej Eldorado, bo nagle tych ofert będzie bardzo, bardzo dużo. A co za tym idzie, ceny wreszcie mogą spaść i ta bańka pęknie. Jednak jeśli tak też się stanie, to tutaj może być kolejny kryzys z perspektywy tych właśnie przedsiębiorców, czy po prostu osób, które są skupione na wynajmie. Niemniej, fajnie jest słyszeć, że nasi sąsiedzi ze wschodu jednak chcą wrócić do siebie i nie widzą tam aż takiego problemu, co jest jak najbardziej napawające nas wszystkich optymizmem. I tu już nie chodzi o to, że chcemy kogokolwiek wyrzucać, żebyście też czego tak nie zrozumieli, ale dobrze jest zwyczajnie patrzeć na to, że ktoś wraca
do żywych, że tak to nazwijmy. I miejmy nadzieję, że wszystko jakoś w najbliższym czasie nam się wszystkim poukłada. A my już przejdźmy tak na rozluźnienie, bo dzisiaj odcinek taki trochę luźniejszy. Do ciekawostki dnia porozmawiajmy sobie o soli. Obalona ponad 100-letnią teorię na temat soli. Prawda jest zupełnie inna. Kiedy zjemy produkt zawierający znaczne ilości soli, bardzo często chce nam się pić. Jak wynika z najnowszych badań, jest to krótkotrwała reakcja. Wysoka zawartość soli w diecie nie spowoduje, że dostarczymy do organizmu więcej płynów. Wprawdzie po zjedzeniu słonej potrawy odczuwamy wzmożone pragnienie, jednak to uczucie zmniejsza się po 24 godzinach. Dzieje się tak, ponieważ sól sprawia, że w naszym organizmie odkładają się większe ilości wody. Odkrycie amerykańskich i niemieckich badaczy podważa informacje, które inni naukowcy zbierali przez ponad 100 lat. Efekty najnowszych analiz opublikowano w czasopiśmie medycznym Journal of Clinical Investigation. Na ich podstawie stwierdzono, że wysokie stężenie sodu we krwi może zwiększać ryzyko rozwoju nadwagi, otyłości, miażdżycy, chorób serca i cukrzycy. Wcześniej uważano, że kiedy wydalamy sól spożywczą podczas oddawania moczu, pozbywamy się również cennych płynów. Okazuje się, że jest odwrotnie. Wydalanie soli pobudza organizm do produkcji i magazynowania wody. Do magazynowania wody nasze ciało potrzebuje sporej dawki energii, którą pobiera z masy mięśniowej. Kierownik badań profesor Jens Tietze, specjalista w dziedzinie medycyny, biofizyki i fizjologii molekularnej, powiedział bez ogródek, że w ten sposób przyjmujemy więcej pożywienia niż faktycznie potrzebujemy. Uczestnikami eksperymentu naukowego trwającego 3 lata byli kosmonauci. Podczas programu symulacji lotów w kosmos odbywającej się w placówce naukowo-badawczej mężczyźni zwiększyli dzienne spożycie soli z 6 do 12 gramów. Efektem tej zmiany była zmniejszona ilość wypijanej wody. Po innych badaniach przeprowadzonych na myszach udowodniono, że duża ilość soli w diecie powoduje zwiększenie stężenia glikokortykoidów, które rozkładają białko mięśniowe. W rezultacie zmniejsza się masa mięśniowa, potęguje się uczucie głodu i zwiększa się ryzyko rozwoju poważnych schorzeń. Do tej pory koncentrowaliśmy się na roli soi w rozwoju nadciśnienia tętniczego. Nasze odkrycia sugerują, że problem jest bardziej złożony. Wysokie spożycie soli może także predysponować do rozwoju zespołu metabolicznego. Podsumował główny autor badań. Entonces claro, el banco sahariano se pegó a revolver ahí con la pesca, el tratado de España con Marruecos, los barcos se fueron, las fábricas. No i cóż, no niedługo się okaże, że w ogóle ci wszyscy, którzy unikają soli, robili źle przez całe życie, bo jednak dobrze jest trochę tej soli spożywać, a nawet i w nadmiarze. Jeśli by się tak okazało, to dla mnie by było to perfekcyjne. Byłaby to naprawdę bardzo dobra informacja, bo ja zawsze lubiłem rzeczy bardzo słone i nawet kiedy coś już jest posolone, to zwykle tej soli dodaję. Najlepiej, kiedy jest taka, wiecie, grubo ziarnista. Może nie aż tak grubo, że to jeszcze przez młynek nie przeszło, ale na tych nieco grubszych ziarenkach, na grubszych ustawieniach z młynka, to jest to naprawdę coś, co dodaje tym potrawom smak, który mi odpowiada. Nigdy nie lubiłem niesłonych rzeczy i zawsze sama taka sól to w ogóle moim zdaniem najlepsza przyprawa. Z dodatkiem pieprzu to już w ogóle jest perfekcja. Dobrze, że pieprz przypadkiem nie został uznany za jakiś szkodliwy, bo niestety byłbym zmuszony jeść szkodliwe rzeczy. No ale to, że sól również może działać pozytywnie, może napawać optymizmem. Nie wiem, czy kojarzycie takiego gościa jak Salt Bay, Nusret. To jest gościu, który tam w Dubaju zaczął prowadzić swoje restauracje, teraz ma ich coraz więcej, on tam robi te złote takie burgery w ten sposób soli. No to jest w ogóle typ, który rozpropagował solenie wszystkich potraw, jakie w ogóle da się posolić, wszystkich potraw, które są no, nie słodkie, tylko wytrawne. No i jest to dość zabawne, jak moim synom z kolei się podoba akurat ta postać, Nusret, i oni też właśnie jak dostają jakieś frytki czy coś, no to solą w ten sposób i też są przyzwyczajeni do jedzenia jakiejś tam ilości soli. Dobrze, kiedy byłoby to pozytywne. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak jest waszym zdaniem, czy myślicie, że dobrze by było wprowadzać więcej takich bardziej lajtowych, ciekawostkowych newsów, czy może skupić się na tym, co jest
poważne, co jest często negatywne, ale niestety takie są po prostu realia, w jakich żyjemy. Czy nie wiem, 1 na 4 materiały, żeby był taki bardziej pozytywny lub zwyczajnie też ciekawostkowy. Czekam na Waszą opinię, tymczasem ja już się będę żegnał i pamiętajcie, że o 6.30, 18.00 codziennie macie nowy materiał. Trzymajcie się ciepło, no i heja! Chodź, zapraszam Cię na wino, jak za starych dobrych lat. Pogadamy o dziewczynach, o tym jak się zmienił świat. Kto się wybił, a kto stoczył, co Cię drażni, a co mnie. Powiedz bracie, co u Ciebie.